Cześć, siemanko, dzień dobry, kochani. Jakoś patrzę teraz tak w podgląd, jakoś mi się dziwnie ostatnio włosy układają, jakoś nie wiem. Wysuszyłam je normalnie, nie szczotkowałam ich i jakieś takie są powyginane, średnio wyglądają. Ale witam się z wami oczywiście w kolejnym vlogu. Ja powiem, że zrobiłam zamówienie, pierwsze zamówienie już na Vlogmas. Co prawda Vlogmas za miesiąc, ale ja już myślałam, jestem w grudniu, serio już się przygotowuję, już zamawiam rzeczy, które mogą mi być potrzebne. Zamówiłam pierwsze kalendarze. W tym roku planuję mieć 3 kalendarze, mam już 2, także jeszcze jeden i będę mieć już komplet adwentowy, kalendarzowy na Vlogmas. I w ogóle oprócz kalendarzy przyszła do mnie ogromna paka z zamówieniem z Kokolity. Zamówiłam masę produktów takich zimowych, jakichś takich, wiecie, mydeł, szamponów o zapachu zimy, świąt, ciasteczkowe, goździkowe, korzenne. Mogę wam trochę pokazać, co mam, ale nie chcę zdradzać dokładnie, bo myślę, że to już bliżej grudnia, no bo wiadomo, no jeszcze nie ma świąt. Chyba że naprzeciw w komentarzach pod tym filmem, że chcecie, żebym już przemycała jakieś takie świąteczne, zimowe kwestie, no to będę pokazywać w kolejnych vlogach więcej takich przygotowań do Vlogmasu i do świąt. No naprawdę ta paczka jest spora, zakrywam wam tylko adres, ale poważnie to jest duży karton i tutaj właśnie mam te wszystkie przygotowane już kosmetyki, produkty na zimę, na Vlogmas. Pokażę wam jakąś małą część tego. Pokazuję wam to, co mam z takich drobiazgów, tak jak mówię, kalendarze zostawię wam na później. Tutaj zamówiłam takie zimowe ciasteczkowe mydło, dokładnie w sumie nie mydło, tylko żel pod prysznic z Jołpa. Tu mam taki zestaw stykce zimowy, zapach, tutaj mamy zimowy rarytas, naturalne mydło do rąk i żel pod prysznic do ciała, bo właśnie w Kokolicie w takim zestawie wychodził fajnie cenowo. I zamówiłam takiego małego słodziaka, świeczkę z Yankee Candle, taki stricte już świąteczny zapach, zobaczcie, surprise snowfall. I faktycznie tak jakby przypomina trochę zapachem jakby śnieg, coś takiego. Myślę, że Twinkle Candle Andzia stworzy coś, jakiś fajny świąteczny zapach, ale mam też taką małą kruszynkę. Jeśli ja nie wykorzystam, to na pewno komuś wręczę na prezent, bo myślę, że wygląda uroczo, zobaczcie, w porównaniu z płynem do rąk, jaka jest malutka. Zaczęłam tego vloga w ogóle w porze takiej obiadowej. Jest godzina 15, także właśnie w mikrofali słychać pewnie, że grzeje mi się jedzonko, catering. A ja chciałam wam powiedzieć, że oglądacie tego vloga w niedzielę i do niedzieli, do godziny 23:59 trwa promocja na naszym sklepie, na moim sklepie internetowym wowkau.pl. Wszystkie koszulki z mojej kolekcji są aktualnie na promocji minus 20 zł od każdej, także wpadajcie sobie na stronę wowkau.pl albo wpadajcie na Instagram wowkau.pl. O, skończyło się jedzonko, bo tam poinformowałam o wszystkich promocjach. Tam na bieżąco daję znać, jak coś tam nam się pojawia nowego na sklepie, albo planujemy premierę, także warto być na bieżąco. Ja wstaję po jedzenie, a wy starajcie się nie zwracać uwagi na wszechobecny bałagan, ale tak jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, mamy trochę problem z pomieszczeniem się w tym mieszkaniu już. Moje studio nagraniowe, które jest za mną, już coraz większe, coraz więcej lamp i zajmuje coraz więcej miejsca, przez co jest trochę taki nieporządek w mieszkaniu. W cateringu mamy dzisiaj, ja mam dzisiaj farafele, makaron z sosem pieczarkowym, z serem i z pulpecikami. Także wygląda bardzo smacznie, zaczynam wcinać. No słuchajcie, spróbowałam już, jest przepyszne. Ja w ogóle jestem bardzo makaronowa, ja uwielbiam makarony w każdej postaci. A ten sos pieczarkowo-serowy z tymi pulpecikami, no pycha, sztos. Wracam do jedzenia, nie będę wam tutaj dawać przewidek z jedzeniem, bo mając aparat jem trochę nieapetycznie, także nie będę wam się chwalić, jak tutaj wcinam, ale naprawdę bardzo smaczne, także cieszę się, bo byłam już głodna. I słuchajcie, byłam tak w połowie jedzenia, oczywiście zdążyłam się pobrudzić, upadnie makaron tutaj na bluzkę, więc muszę ją zmienić, dać do prania, ale w czasie jedzenia wrócił do domu Kacper zjeść sobie swój obiad i zorientował się, że w sumie ja się pomyliłam i zjadłam jego pojemnik, także te farafele. Wydaje ci się, że masz jakieś inne jedzenie.
Tak, że to nie moje wybrane. A okazało się po prostu, że wzięłam pojemniki kacpra, mam jakby po dwóch stronach w lodówce. Pomaliłam strony, wzięłam sobie jego jedzenie. Smakowało mi bardzo, nic tam całego, bo mówię, zdążył przejąć tę połowę, więc ja sobie teraz dojem połowę swojego. I mam plan zebrać się do sklepu po soczewki, do Vision Express. Dzisiaj jest niby pierwszy dzień tych wszystkich ograniczeń w sklepach, w centrach handlowych, ale dzwoniłam do Vision Express, do Plejady w Sosnowcu i podobno normalnie mają otwarte, także pojadę, ponieważ chciałam sobie kupić dzienne soczewki. Ostatnio nosiłam tylko, jak już nosiłam te takie miesięczne, ale nie wiem czemu oko mi się zrobiło takie bardzo wrażliwe, a jak wiecie, miesięczne są bardzo często twardsze i one mogą bardziej gdzieś tam być wyczuwalne na oku, dzienne są miększe, delikatniejsze, więc przez jakiś czas ponoszę sobie po prostu dzienne, żeby przyzwyczaić oko z powrotem. Wyszłam już z domu, jestem w windzie, zjeżdżam sobie do garażu po samochód, jadę na zakupy i najprawdopodobniej zgarniam po drodze jeszcze moją mamę, jedziemy razem do Plejady i jeszcze skoczymy do Action lub do Teddy, po jakieś takie pierdółki do domu. Podjechałam właśnie po mamę, czekam na nią, żeby wyszła, no i tak jak mówię, jedziemy, o. Chciałam zgasić, żeby tak się nie świeciło, ale podjechałam, jedziemy na małe zakupy. Najpierw właśnie chyba Teddy Action, może jakieś Pepco. I potem, słuchajcie, właśnie ja podjadę sobie po soczewki. Hello, nie widziałam cię. Poczekaj, jeszcze brama zamknie. Dobrze, no także mama jest, ruszamy. Podjechałyśmy, słuchajcie, do Wendo Parku, ale zamknięte. A u mnie normalnie w Sosnowcu otwarte, taki sam kompleks. Ale poczekaj, to jest także dziwne, chyba wrócimy do Sosnowca. Ale czekaj, to też jest Sosnowiec, Wendo Park to nie jest Dąbrowa, czy to jest Dąbrowa? Dąbrowa. Dąbrowa? Ale to nie ma znaczenia ten, oni po prostu może są inaczej. Tam jest mniejszy po prostu ten ciąg sklepów. To się nazywa galeria, a tam to może nie. Okazało się, słuchajcie, że Teddy zamknięty, ale Action, Pepco, wszystkie inne sklepy na Wendo Parku w Dąbrowie są otwarte, także jesteśmy teraz w Action. Gadają teraz akurat, poczekam. Ja potrzebowałabym jeszcze stąd, z tyczką. Oglądamy tutaj kable. Ogólnie jest tak, że nie polecam wam kupować ładowarek, takich nieoryginalnych, ale kable podobno można. Podobno kable jakby nie ma znaczenia, czy są oryginalne, czy nie. I mamy Faction po 5-6 zł. Tak, bardzo oryginalny. To jest oryginalny różowy. Oryginalny z Action, chiński. Mama znalazła, słuchajcie, w lodówce jakieś pudełka za 7,49 do przechowywania żywności, to, czy jakieś, czy do czego? No fięterka, żeby sobie takie zrobić, nie? No. No, chyba na warzywa. Coś, aha. Sobie, czy na przykład warzywa, czy cokolwiek. A, takie szuflady, fajne w sumie. Tak. Półki takie. Tylko, że ile mycia też potem. Tak to przecierasz tylko jedną półkę, a nie musisz każdej z osobna. Nie, chyba takie są. Niezbyt? Muszę kupić na zewnętrzne drzewka, ozdoby. Znowu nas zakłócają, jak coś mówimy. Specjalnie. Mama ogląda przed dom, takie lampki, ale to są zewnętrzne. Sprawdź, czy są. Picze. Indoor i outdoor. To tak. Bardzo dużo jest świątecznych rzeczy. Lampki, cała w sumie ta ściana. I masa już bombek, dekoracji stricte świątecznej, także jak szukacie czegoś, to w Action są. Nie. Jeszcze migały bym chciała. Najlepiej chłodny odcień chyba. Ale tu nie pisze. Zimny odcień. Warm white. No to musisz chyba szukać nie white, tylko właśnie chyba nie wiem jaka. White, jak... bo tamte są żółte. White albo co? Yellow, no co ty? Albo no jest może warm i white. Oglądamy z mamą tutaj ozdoby świąteczne do salonu. Takie fajne bombki różowe. Nie zdradzamy wam jeszcze, jaki mamy zamysł na ustrojenie salonu, ale jak dojdzie do skutku, to będzie wyglądało to super. Ale kupujemy dzisiaj tutaj już, czy nie? Bo dzisiaj jest który? Siódmy? Siódmy. Jeszcze jest dużo czasu. Ale do grudnia już pewnie byś zrobiła, nie? Przed Mikołajem. No. Oglądamy, ale naprawdę jest dużo ładnych bombek. Taka na przykład, odwrócę aparat, jeszcze pokażę wam inne wzory. My patrzymy na różowe, bo salon... A, pokazuje misia. Ale ogólnie salon jest w kolorach różowych. Znowu gadają. Zobaczcie, znalazłam tutaj w Action kominek z woskami. Jak ktoś szuka kominku, to tu macie jeszcze w fajnej cenie za 8,50 z... wkładami do środka. Są różne zapachy. No tak, dla niego, ale nie wiadomo co to jest. Nie, to jest trochę... Jakieś takie... To jest na pewno dla niego.
No ja bym nie brała, ale no tak, tego by się ucieszył. Bary bardzo lubi takie zabawki. Szmatki. I z takim w środku, wiecie, jakby... Szeleszczącym. Tak, czymś. Zaraz pewnie nam włączą ogłuszanie nas, żeby nas nie było słychać, jak zaczynamy mówić. No. To jest świąteczne? Też. No, do babeczek? Nie, ja myślę. Ej, mamo. Kalendarz odwędowy dla psów. O Boże. Ja cię 20 zł. Ciekawe, co tam w środku jest, ale fajne, co? Git. To jakieś różne te. Zobacz. Jest napisane. Kostki. O Jezu, ale słodkie. Mieszanka paszowa dla psów. Nie wiedziałam, co takiego jest. Skóra wołowa, skrobia. Uff. Klaudia, no młoda ty jesteś. Bierzemy czy nie? Nie wiem, czy to jest straszne. No ładne. Musiałabyśmy spróbować. Skosztujesz? Zobacz to. Ale co to jest? No babeczek chyba. I wbijasz sobie na górę. No, baking cups. No, nic takiego. Chyba. O! Teraz to już... Nic takiego. Teraz to już trzeba odłożyć. Są też bambusowe talerze. 4,69. Taki, z takiego materiału. Zobaczcie, świąteczne i różne wzory. Jakieś takie... Fajne. Talerzyki, miseczki. Zobaczcie, jest kalendarz adwentowy z tealightami. 24 różne zapachy. 12 zł i codziennie otwieracie sobie inne okienko. Jak ktoś szuka kalendarza adwentowego, to możecie sobie zerknąć do Action. Właśnie, słuchajcie, mówię, że mój tata będzie w siódmym niebie, bo tego typu ściereczki do kuchni się pokończyły. Nie ma ich w Lidlu ani w Biedronce. Znalazłam je w Action. Więc jak też lubicie takie, to tutaj są. Potwierdzisz, że tata lubi takie? Będzie w pełni szczęścia. Tak. Odwiozłam przed momentem mamę. Po drodze wracając ze sklepu podjechałam sobie do Vision Express po soczewki. Mam ze sobą, pokażę wam w domu jak już będę. Mówię trochę ciszej, bo jestem na dole na parkingu, czekam na windę. Jadę na górę i właśnie tak, pokażę wam te soczewki, bo kupiłam jakieś takie super, hiper, niby mega wygodne, trochę droższe, ale wam powiedział, że bardzo komfortowe i niewyczuwalne na oku, także zobaczymy, czy się opłacało faktycznie kupić takie troszkę droższe. No i zobaczymy, czy faktycznie ten komfort będzie odczuwalny. Ogólnie Vision Express, marka, taka ich główna przewodnia to eyewear. Ja już miałam raz z tej marki dzienne, na jeden dzień soczewki. Były spoko, ale to były jedne z tańszych, także zobaczymy, może te droższe faktycznie będą jeszcze wygodniejsze. Przekonam się na dniach. Dobra, i mam, słuchajcie, Eyewear Harmony, właśnie jak mówię, taką kolekcję i mam na 2 miesiące, ponieważ ja mam na 2 oczach 2 różne wady wzroku, przez co po prostu musiałam... Fajnie. Musiałam wziąć 2 opakowania, także w jednym opakowaniu mamy 30 soczewek, więc... licząc mam 60, czyli no na 30 dni. I cenowo zapłaciłam 145 zł, z czego jeszcze tutaj 6 zł jest za taki mały, mamy gadżet do okularów, taki sznureczek, także soczewki wyszło jedno opakowanie za 70 zł, bo jeszcze miałam rabat, chyba 10 czy 15%, także tak to wychodzi. No zobaczymy, mam nadzieję, że będą dobre, no bo 7 dych za jedno opakowanie to sporo, 70 zł za miesiąc tak naprawdę noszenia soczewek. Jak coś, to następnym razem kupię tą tańszą opcję. I ja teraz, słuchajcie, zjem sobie podwieczorek z cateringu i będę brała się za ogarnięcie mieszkania, to pierwsza sprawa. Chcę umyć podłogi, grumba poodkurza i wezmę się za prasowanie, chociaż 2 godziny poprasuję, bo naprawdę zebrało się bardzo dużo prasowania. Na serio, z miesiąc nie prasowałam na pewno, także krzesło jest zawalone ciuchami do przeprasowania, także no chciałabym trochę dzisiaj podgonić, może włączę sobie jakiś film. Kasper i tak akurat wieczorem wychodzi, także po prostu chyba zrobię tak, że coś sobie włączę i będę. Tak jak zawsze, mój rytuał prasowania zawsze musi wyglądać tak, że coś sobie oglądam i przy okazji prasuję, wtedy ten czas leci mi o wiele szybciej. Także z wami się żegnam, zapraszam was oczywiście do oglądania innych odcinków na moim kanale vlogowym, czy też kanale beauty, modowym, jak kto woli, macie różne odcinki, także zapraszam was, odsyłam was tam i przypominam, że jeśli oglądacie odcinek w niedzielę, to do 23.59 działa promocja na koszulki.
A, i pewnie myślicie, czemu nie zmieniłam koszulki, jak wychodziłam. Założyłam na nią sweter, nie było widać, że jest brudna, a teraz już, wiecie, po całym dniu teraz mogę ją wrzucić spokojnie do prania. Szczerze, to po prostu zapomniałam. Założyłam sweter i zapomniałam, że jest brudna, także żeby nie było, że jestem jakimś brudaskiem i chodzę przez cały dzień w brudnej bluzce. Lecę już teraz, serio. Buziaki. Pa, pa!